Żegaryści, jak widzicie, są takim motywem powtarzającym się w naszych spotkaniach. Zresztą już od jakiegoś czasu mieliśmy tutaj wcześniej w Krasnoludzie ważne spotkanie dotyczące antologii poezji żegarzystów, przygotowanej w Bibliotece Narodowej przez zespół Tadeusza Bujnickiego, Krzysztofa Zajaca i Michała Zająca. No i są oni dzisiaj z nami, razem z Mindaugasem Tytkauskasem, którego bardzo serdecznie witam. Znacie go z książki o... litewskich kontekstach Miłosza, ale też nie tylko. Nie było go we wczorajszej debacie ministrów kultury, bo do niedawna był ministrem, czego żałujemy bardzo, ale będą jeszcze okazje. I mamy powód znowuż do uczty, rozmowy na temat publicystyki żegarzystów. I to jest kolejny rozdział, który jest praca naszych gości jest ostatnio poświęcona. Nie wiem, czy niektórzy z nas się na pewno zetknęli w dziełach zbiorowych wydawanych Miłosza. Ukazał się tom publicystyki Miłosza Przygody młodego umysłu. I muszę wam powiedzieć, że dla mnie na przykład to było niezwykłe odkrycie młodego Miłosza i jego publicystyki. No, kapitalna proza. Widać, jak on mnóstwo wiedział już wtedy, jako młodzieniec w latach 20. i 30. Więc bardzo jesteśmy... Żegaryści wracają, myślę, dlatego, że oni wcale jakoś nie przebrzmieli. I to jest pewnie jakiś jeden z tych kontekstów. Nie wracamy do nich historycznie, literacko, tylko wracamy do nich, bo są dzisiaj ważni i ciekawie czytani, zarówno w Litwie i w pracy Mindaugasa Kwietkauskasa, jak i w Polsce. Także oddaję nam głos i bardzo jesteśmy ciekawi publicystyki żegarystów. Teraz to trzeba używać tego narzędzia, tak? Proszę Państwa, zanim przejdziemy do właściwego tematu, to także na prośbę organizatorów chcę wrócić do dnia wczorajszego, to znaczy do momentu, w którym ofiarowałem Krasnoludzie zachowane u mnie rękopisy Miłosza. Kilka rękopisów młodzieńczych, które zachowały się szczęśliwie w archiwum po moim ojcu Teodorze Dudnicy. Chciałbym teraz, właściwie nie rozwijając tego, co powiedziałem wczoraj, wskazać na to, że w tych wierszach, z których trzy nie były publikowane w ogóle, mamy już do czynienia z Miłoszem, który kształtuje swoją wyobraźnię, swój warsztat poetycki. I to jest w tych utworach już zauważalne. Równocześnie wśród tych rękopisów jest jeden tekst prozą, to właściwie jest artykuł wyznania jednego z młodych, próba takiego syntetycznego spojrzenia na pozycję ludzi młodych w tamtych czasach, w których on pisze, to jest początek lat 30. i w których znajdują się pewne wątki, które również powrócą w późniejszej publicystyce, w późniejszych tekstach Miłosza. W związku z tym będę chciał pokazać Państwu, przeczytać Państwu jeden wiersz właśnie z tych niedrukowanych. Być może on pokaże właśnie, jaki ten Miłosz był jako dwudziestolatek. A potem chciałbym przeczytać ostatnią stronę tego artykułu, która jest właśnie, jak mi się wydaje, dobrym wprowadzeniem do publicystyki Miłosza. Wiersz, który chciałbym przeczytać, jest wierszem bez tytułu, który zresztą jako jedyny z tych rękopisów jest na początku podpisany jego imieniem i nazwiskiem, Czesław Miłosz.
Jest to tekst następujący. Przeczytam go w całości, jest krótki. Z pełną świadomością, czego pragnąć warto, tworzył te rzeczy piękne i znikome, nie mogąc znaleźć innego spokoju w trudnej epoce wielkiego przełomu. Zarówno słowa, teorie, zjawiska, na wpół pojmując, jednak prawidłowo, łączyłem, wiedząc, że bardziej od prawdy potrzebna wola kochająca nowość. A to nie znaczy, żebym mocno wierzył w wieczne znaczenie myśli zapisanych. Czas przyszły, jedną ogarnie nas nazwą, niedoskonałych i już zapomnianych. Wobec tak wielkiej przemienności dziejów równe są czyny ludzkie i zwierzęce. I nikt nie pyta, czy na wąskich grobach trawa wyrośnie, czy blaszane wieńce. Mimo dążenia trudno jest wyprzedzić epokę, aby stanąć u jej granic. Więc obowiązek sprawił, że pisałem o rzeczach, które zwycięży niepamięć. To jest tekst niedrukowany, ale jak sądzę, widać w nich całego Miłosza. Który to? 30. 30. To jest rok 30. Jak jest? Na koniec życia. No, tak, zupełnie podsumowanie. A ostatnia strona artykułu też warta przeczytania, bo ona, jak powiadam, wprowadza nas w kwestię publicystyki Miłosza. Ja i moi przyjaciele mamy po 20, 22 czy 23 lata. Nasze dzieciństwo, kozacy, luny na horyzontach, ucieczki nocami, łuk oddalonej baterii, wędrówki od Wilna do Finlandii, od Moskwy pod Archangielsk. Pierwszy pogląd na życie. Nic nie trwa długo. Bo oto białego baranka skaczącego po gazonach zarżnęli kozacy. Dumnych komisarzy rozstrzelali Niemcy i wrzucili w rynsztoki do bat. Z kraju, gdzie chleb był ciężki od marchwi i trocin, przyjechało się do Litwy pełnej owoców i mleka. Nic nie trwa długo, wszystko miele się w szalonym tempie, wszystko kwitnie na buchających wulkanach. Tak mniej więcej myślały dzieci oglądające o począcym miasteczkach czerwone sztandary. Wyrośliśmy, pokończyliśmy szkoły, zbieramy się w zacisznej kawiarni, dyskutujemy w dymie papierosów. I oto widzimy, jak bardzo jesteśmy przesiąknięci wiarą w kataklizmy. Mimowolnie wierzymy, iż spadnie nagle wojna. Rewolucja i wszystko przewróci do góry nogami. Nie możemy przecież zrozumieć, iż sami możemy decydować. Zachodzi tutaj ciekawe przeciwstawienie psychiczne. Życie zdaje się nam taką samą, sprawnie pracującą, automatyczną maszyną, jaką zachowała się wojna dziecinnym naszym oczom. Nie zaznaliśmy radosnej pewności, dumy i błyszczących kołnierzy dzielnej polskiej policji. Stąd wniosek dla matek. Pokazujcie dzieciom policjantów. Policjant to atlas dźwigający ziemię. Tak dziwacznie kończy się ten bardzo, wydaje mi się, ciekawy dla naszych rozważań tekst. I tu bym już przeszedł do kolejnej kwestii, to znaczy do tematu publicystyka Żagarów. Publicystykę Żagarów należałoby rozważać w paru ważnych kontekstach. Oczywiście w tym kontekście, że powstaje ona na ówczesnych obrzeżach Rzeczypospolitej Wilnie, w kontekstach szczególnie uwrażliwionych narodowościowo i w kontekstach pogranicznych.
i w bliższym kontekście powstającej równocześnie poezji. To jest tak, że publicystyka megalistowska jest nierozdzielna z twórczością poetycką. Często są to ci sami autorzy, czasem są to autorzy inni. Niemniej jednak wszyscy oni są integralnie ze sobą związani. To nie jest tak, że publicystyka jest ciałem obcym w Żagara. Jest czymś bardzo istotnym, ważnym, współtworzącym wizję świata, taką, jaką oni sobie stworzyli, wyobrazili. Mówiąc o publicystyce, trzeba oczywiście pamiętać, że jest ona też ściśle związana z faktem grupowości Żagara. Znów możemy powiedzieć tak, Żagara to jedne strony na pewno duże indywidualności twórcze. Ale z drugiej strony jest to grupa, w której są oni dla siebie partnerami. Działają wspólnie i traktują swoje zadania wspólnie. Powiedziałbym, na swój sposób je uzgadniają. Można powiedzieć, że to, co pisze jeden z żagarystów, jest w gruncie rzeczy także koncepcją czy myślą żagarysty drugiej. Jaka jest ta publicystyka? Ona, można wydzielić w niej cały szereg bloków tematycznych. One ze sobą są związane, ale można traktować je tak roboczo odrębnie. Dużą grupę stanowią teksty o wyraźnie politycznym i ideologicznym znaczeniu, sensie. Istnieje grupa tekstów, która skupia się nad problematyką, szeroko pojmowaną problematyką estetyczną, o literaturze, o sztuce. Tych tekstów jest oczywiście dużo. Same Żagary w taki sposób się kształtują. Są teksty poświęcone, co jest istotne i o czym będziemy mówić szerzej, problematyce narodowościowej. Problematyce, którą dzisiaj chętnie określamy jako problematyka pograniczna. To jest jeden z zasadniczych, istotnych nurtów w publicystyce żagarystowskiej. Teksty te, które są pisane jako artykuły, czasami bardzo obszerne artykuły zajmujące 1/3 objętości niektórych numerów, trzeba czytać właśnie jako element tego samego poziomu, co poezja. One są tutaj na poziomie, tak by tu powiedzieć, przenikających się wzajemnie. I o tym też chcielibyśmy później jeszcze dokładniej powiedzieć. Myślę, żeby nie przedłużać sprawy, o tym, że publicystyka Żagarów jest tworzona z jednej strony przez poetów, twórców, tych, którzy Żagary właściwie zakładali, ale towarzyszą im ówcześni młodzi działacze polityczni, głównie Henryk Dębiński, który jest bardzo ciekawą, ważną, w pewnym momencie kluczową postacią dla światopoglądu, kształtującego się światopoglądu żagarystów. O nim też przyjdzie nam chyba jeszcze parę słów powiedzieć. I wreszcie ostatnia kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę, to to, że problemy publicystyczne zawarte w tym właśnie piśmie z początku lat 30., one w moim głębokim przekonaniu, ale moich kolegów także, nabierają wielokrotnie sensów aktualnych. One niespodziewanie stają się tekstami o problemach, które nas dzisiaj także obchodzą. Są może pisane innym trochę językiem niż ten, którym się dzisiaj posługują piszący o polityce, o ideologii. Niemniej jednak tematy, które tam są zawarte, na pewno są bliskie. I jeszcze jedna drobna sprawa, ale ważna. Mówimy o Żagarach, o piśmie, którego tytuł
jest tytułem, powiedziałbym, lokalnym. Lokalnym, związanym z regionem, czy właściwie z obszarem Wileńszczyzny i Litwy. Nawet tu mamy żegary w bliskim sąsiedztwie i kto wie, czy te żegary nie uczestniczyły w pomyśle tytułu tego czasopisma. Z tego, co wiemy i z tego, co zapisał Miłosz, ale także inni, żegary traktowane jako właśnie gałęzie służące, chrust służący do rozniecania ognia, są pomysłem wspólnym Miłosza i mojego ojca Teodora Dumickiego. Ten pomysł został przyjęty, piszą we wspomnieniach, ci, którzy o tym piszą, jest to entuzjastycznie przyjęty tytuł wskazujący na regionalność żagarów, ale wskazujący na tę regionalność w sposób bardzo specyficzny. Okazuje się, że ten regionalny pomysł w bardzo szybkim czasie rozrasta się w pomysł globalny. Jak mówiliśmy tutaj jeszcze dzisiaj z kolegami, te żagary rzeczywiście służą rozpalaniu nowych pomysłów i nowych ideologii. I na tym bym to swoje wprowadzenie skończył. Dziękuję bardzo i proszę powiedzieć. Zacznijcie. Ja bym do tego dodał jeszcze trochę takie tło historyczno-polityczno-kulturowe. Jest tutaj grupa młodych ludzi, którzy wyobrażenie o Wilnie międzywojennym mają pewnie trochę takie jak o Atlantydzie, bo my też takich określeń używamy. Otóż jesteśmy na terytorium należącym do II Rzeczpospolitej, ale terytorium, które zostało wskutek wojennego konfliktu zabrane właściwie państwu litewskiemu. Była słynna akcja z Litwą Środkową i rzekomym buntem generała Żeligowskiego, który przyłącza takiego fallusa geograficznego z Wilnem w środku i to jest nasza ingerencja, nasz gwałt na litewskim państwie. I jesteśmy w mieście, które jest stolicą tego dziwnego tworu doczepionego do Rzeczpospolitej i w którym trzeba wykonać pewną olbrzymią pracę polityczną, ideologiczną, polską. A więc buduje się uniwersytet, ściąga się najlepszą kadrę profesorską z całego kraju, skąd się da, oferując im bardzo dobre warunki, zapraszając studentów, ściągając studentów z całej Rzeczpospolitej. Ja wiem, bo w mojej rodzinie byli studenci Uniwersytetu w Wilnie, bo tam było taniej, łatwiej się dostać, można było łatwiej ukończyć dobre, nawet najlepsze, bo prawnicze czy medyczne studia. I mamy mocną pracę ideologiczną, żeby zbudować taki przyczółek polskości na terenach, które, jak wczoraj Tomasz Węclowa słusznie powiedział, są właściwie okupowane przez Polskę. Ja dzisiaj sprawdziłem, w polskiej Wikipedii tego nie ma, ale w niemieckiej jest bardzo wyraźnie powiedziane o polskiej okupacji w Wilnie w okresie międzywojennym, proszę sprawdzić. Więc to jesteśmy na terenie bardzo takim zapalnym i napiętym, i etnicznie, i politycznie. Trzeba zbudować filozofię polskości jako tutejszości w tym miejscu. Wychować sobie prawdziwych Polaków, można powiedzieć, na tych terenach, które z definicji wiemy, są palimpsestem kulturowym, narodowościowym, językowym, wyznaniowym i tak dalej. To jest niesłychanie bogata, wielokulturowa kraina. I Polacy budują taką endecką polskość za pomocą bardzo wyraźnych programów. I teraz jednym z efektów tego kształcenia, tej wielkiej dydaktyki, powiedzielibyśmy, propolskiej, jest powstanie grupy żagary, młodych ideologów, którzy pierwsze, co deklarują, to jest niechęć i odraza do wszelkiego endeckiego nacjonalizmu, a zwłaszcza polskiego, co Miłosz zresztą całe życie podkreśla. Z drugiej strony, oni są dosyć łatwo wrzuceni w taki projekt lewicowo-komunistyczny, przezywani są przez narodową prasę bolszewikami i tak dalej, podczas gdy dla nich bolszewizm,
wydaniu sowieckim jest takim samym wrogiem jak nacjonalizm w wydaniu faszystowskim. I teraz młodzi ludzie, 20-letni studenci Uniwersytetu Stefana Batorego, inteligentni, oczytani, błyskotliwi, jak mówię, z takim dobrym, wielokulturowym zapleczem, najlepszym, jakie można mieć, wielojęzyczni, pochodzący często właśnie z tej litewskiej prowincji, oni teraz próbują znaleźć swoją drogę, próbują zbudować coś w rodzaju ideologii, filozofii, koncepcji własnego życia, własnego aktywnego życia, bo jak się ma 20 lat, to chce się być aktywnym. I szuka się rozwiązań, które byłyby i inne od tej tradycyjnej polsko-katolickiej narracji narodowej i inne od tego radykalnego, komunistycznego bolszewizmu, który próbuje zagarnąć całe myślenie socjalistyczne europejskie. I szukają takich rozwiązań, które by trochę odpowiadały im pod ich potrzebom. I to jest sytuacja, w której z jednej strony rodzi się poezja zaangażowana społecznie, poezja zaangażowana również wielonarodowościowo i wielowyznaniowo, oraz publicystyka, która próbuje doprecyzować, nazwać pewne zjawiska. I teraz na to wszystko, jeśli nałożymy ich doświadczenie dzieciństwa, które jest doświadczeniem I wojny światowej, tych lęków, które nabiera dziecko, zyskując świadomość w warunkach wojennych, i którzy czują, że Europa jest trochę beczką progu, za chwilę eksplodującą, na to wszystko się nakłada jeszcze taka wizja katastroficzna. I teraz jak to wszystko razem weźmiemy, mamy coś w rodzaju potężnego fermentu ideowego, intelektualnego, filozoficznego, duchowego, także artystycznego, który, można powiedzieć, wytwarza Żagary jako środowiskową grupę młodych, zaangażowanych ludzi. Indałas, teraz. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że dla mnie i myślę, że też dla wielu badaczy to, co robią koledzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ten projekt badań jagiellońskich jest bardzo ważnym projektem, bardzo potrzebnym. Już wspomniana była ta antologia poezji żagaryjskiej, która po raz pierwszy tak gruntownie przedstawia całość w jednym miejscu i no, rekonstruuje bardzo bogatą poetykę żagaryjską. To jest bardzo bogate źródło. Po drugie, teraz projekt badań i publikacji, publicystyki, esejów żagaryjskich też ujawnia to bogactwo myśli, bogactwo spadku intelektualnego tej grupy. I te wątki myślowe, po prostu wątki ideowe, przeplątane, bardzo napięte styki myślowe, jest czymś, na czym jest bardzo ciekawe myśleć i to jest, to mi się wydaje też bardzo, bardzo aktualnym też w naszej sytuacji. Sytuacji no, takiego naszego nowych wyzwań, nowych styków z nowymi ideologiami. Bo to są ludzie, którzy są, jak właśnie profesorowie Bujnicki i Zajas mówili, oni są w środku tego strasznego napięcia ideologii, walczących między sobą ideologii, i oni szukają po prostu wyjścia, jakiegoś sensownego wyjścia dla nich i dla Wilna. Dla Wilna jako jednak miasta tej Europy Środkowej, miasta wielonarodowego, społeczeństwa bardzo, bardzo zróżnicowanego pod względem kulturowym. I to szukanie wyjścia jest jeszcze czymś, co napełnia takim ciekawością napięcia te teksty.
I teraz ja chciałbym przywołać, myśląc o żagarach, o znaczeniu tej myśli intelektualnej żagarystowskiej, przywołać takie pojęcie, w ogóle pojęcie tych pokoleń w kulturze, w literaturze, pokoleń literackich. Niemiecki socjolog Karl Mannheim określił to pojęcie generacji w kulturze jako zjawisko, jako fenomen. I on mówił jeszcze przed II wojną światową o różnicy generacji strategicznych i generacji przejściowych. Dla niego, w jego myśli, te generacje strategiczne są połączone bardzo mocnym doświadczeniem historii, bardzo mocnymi doświadczeniami, tempem przemian, doświadczeniem tempa, wielkiego tempa przemian i stanowiskiem odpowiedzialnym wobec społeczeństwa, wobec rzeczywistości. Czyli oni mają tę odpowiedź, poczucie odpowiedzialności robienia aktywnych zmian w rzeczywistości. Ja myślę, że właśnie żagariści byli takim pokoleniem strategicznym. Dla nich, no, jak i dla Milosza, to literatura nie była tylko ta gra estetyczna. To były też myśli o reformie życia społecznego, o reformie świata, o reformie tego terenu, tego miasta, gdzie żyją. I właśnie myśląc o tym myśleniu strategicznym w tej generacji, my możemy widzieć, zobaczyć i wersje bardzo tragiczne, bardzo dramatyczne, jak ten aktywizm i ta strategia jednak ich kieruje w stronę tych ideologii w końcu, jak Dębieckiego, Jędrychowskiego i Putramenta, tak? On jednak nie uciekał od tej pułapki. Ale w innych przypadkach, Milosza przez wszystkich, my widzimy jednak wyjście. I nie tylko wyjście poetyckie, lecz też intelektualne. Po długim czasie, po różnych próbach. I właśnie to, że jednak szukali tego wyjścia. I w niektórych przypadkach im udało się z tej pułapki wyjść, jest bardzo, bardzo ciekawym przykładem, nad którym warto myśleć wyjść. Ja tak po uzupełnieniu i może krótko, ale chciałbym powiedzieć, że sytuacja żagarystów, młodych chłopaków po 20 kilka lat mniej, była paradoksalna, bo byli bardzo młodzi i właściwie ten ich początek z żagarami jako czasopismem to... Tak jest. To miał być taki dodatek literacki do poważnego czasopisma ziemiańskiego słowa, prawda? Więc oni mieli być takim kwiatkiem w butonierce, jakby dla tych Polaków, dla tych ziemian, dla tych, którzy mieli pieniądze, dla tych, którzy tę polskość tutaj promowali. I co się okazało, że ci młodzi chłopcy, oprócz tego, że piszą wiersze, mają ogromną wrażliwość społeczną i nie zamierzają być jakimś takim estetycznym dodatkiem, ale zamierzają też coś aktywnie tworzyć. To jest właśnie to pokolenie, więc jest tu taki konflikt pokoleniowy. Ich sytuacja jest też o tyle paradoksalna właśnie, że ten katastrofizm, o którym pan profesor wspominał tutaj, wynikał właśnie z doświadczenia wojennego, dziecięcego, to znaczy oni już tej wojny doświadczyli, prawda, więc świat dla nich nie był miejscem oswojonym, ale już w latach 30. oni widzieli, że są też pokoleniem kryzysu światowego, kryzysu ekonomicznego, który narasta, prawda? Więc oni wprost czekają, aż ten kapitalizm runie. I dla nich pytaniem zasadniczym jest, co potem? Komunizm taki bolszewicki nie jest odpowiedzią, mimo że tak ich prawica próbowała później sytuować, tak, jako komunistów. Jeżeli popatrzeć na ten ich język, o którym też mówiliśmy, on
Ten język jest polem zmagania, to znaczy z jednej strony on nam się może wydawać anachroniczny w tym sensie, że my już go czytamy po tym doświadczeniu komunizmu, tak, 50 lat później. Więc są tam kategorie, które brzmią dla nas fałszywie. Kolektywizm, tak, i tak dalej. Natomiast oni próbowali wykuć język, w którym można by tę rzeczywistość opowiedzieć, ale też przeformułować. I tutaj jakby wydaje mi się, że Miłosz akurat jest świetnym przykładem takiego języka, który jest ponadczasowy. Są przykłady, że ten język rzeczywiście już dla nas brzmi trochę anachronicznie. Tak sobie myślę, że ta wrażliwość społeczna to jest też wrażliwość, która pokazuje nierówności społeczne. Więc to są wszystkie te różnice klasowe i majątkowe, o których myślą i z którymi ten ich program się mierzy. Ale to są też różnice właśnie narodowościowe. I oni sami może wprost nie posługują się tym pojęciem pogranicza, które jest późniejszym takim konceptem, ale te wszystkie procesy demokratyzacji, o których oni piszą, to właściwie w tym kontekście trzeba rozumieć. To znaczy pogranicza musi być demokratyczne i oni tę demokratyczność próbują wyrazić. Oczywiście wbrew tym interesom, więc jakby tutaj podpadają, ale też próbują w ten sposób myśleć o literaturze. Co to znaczy, że literatura, że kultura jest demokratyczna? Jak kultura wpływa, tak, na to? Zresztą tu jest taki cytat, jakby zaraz znajdę to spróbuję go przywołać. I oczywiście też Miłosz mówi o tym, że Wilno to jest zardzewiały klucz do zamkniętych drzwi Europy Środkowej. To znaczy, to jest takie miejsce, które jest miejscem konfliktowym, ale też miejscem, gdzie musi się dokonać jakieś takie pojednanie, jeżeli mamy przetrwać pomiędzy tymi rosnącymi totalitaryzmami. Tak? Bo kryzys ekonomiczny, kryzys kapitalizmu później ewoluuje też w tym kierunku, że właśnie rosną totalitaryzmy na zachodzie, na wschodzie i w związku z tym jedynym jakby próbą obrony przed tym zagrożeniem jest właśnie to, że Litwini, Polacy, ale i też Czechosłowacy, oni tam piszą, muszą razem współpracować, muszą tworzyć jakąś taką wspólnotę, wspólną oś, dzięki której można będzie się przeciwstawić. Więc w tym kontekście jakby to też nie może być taka polskość, która jest wykluczająca. I w związku z tym no, do czerwonej pasji doprowadza ich ta właśnie ideologia narodowej demokracji, która jest oparta na właśnie takiej mocnej narodowej tożsamości, która przejawia się już od wczesnych 30 lat, czyli jeszcze przed wybuchem nazizmu, 31, 2 rok, to już są pogromy, może nie pogromy, ale to już są bójki, tak? To już jest wykluczanie z studentów żydowskich, to już jest i oni już to wszystko bardzo mocno punktują i jakby czują się, że są w takiej trochę pułapce, bo w jednym z tych tekstów Miłosza jest gdybyś zechciał opierać przyszłość Europy na młodym pokoleniu, no to tutaj właśnie spójrz, niemieccy hitlerowcy, litewscy nacjonaliści i polscy endecy. Dobrana kompania, oni nie chcą mieć z nią nic wspólnego, prawda? Więc to jest ich taka jakby sytuacja, w której próbują się przebić z własnym głosem i w której jakby i po polskiej stronie nie są mile widziani, dlatego że dominuje dyskurs narodowy, w tym szerszym kontekście też jest to taka sytuacja no, zagrożenia, katastrofizmu, zbliżającej się katastrofy. Cat Mackiewicz był przez Miłosza w tej sytuacji, w której wziął ich do pisma słowo i dał im łamy na swoich idei, poglądów i poezji. Był dla Miłosza w takiej pięknej formule kurą, która wysiedziała odrzutowiec. To znaczy spokojnym żubrem litewskim, konserwatywnym, który chciał młodym dać właśnie piaskownicę do zabawy. A tu mu gruchnęła taka eksplozja, wywaliło mu to taka petarda poetycko-ideologiczna, która mu rozniosła to pismo i to do tego stopnia, że
po jakimś czasie musieli się przenieść do kuriera wileńskiego, bo nie mogli się jednak znaleźć w tym wszystkim. Ale tu od razu było widać, że jaka to jest energia, jaki to jest ładunek w tym, co się dzieje. Natomiast nawiązując do tego, co mówił Michał, bo tych tematów tu jest, proszę Państwa, bardzo dużo, ale oprócz tego kontrowania pewnych nacjonalistycznych tendencji prawicowych jest coś w rodzaju, powiedziałbym, programu odwrotnego, programu pozytywnego. I jednym z takich przejawów jest ostatni numer Żagarów, który jest poświęcony Litwinom, który jest numerem litewskim i jest związany z pewnego rodzaju deklaracją. Ja może przeczytam Państwu taki fragment, który się pojawia na początku jako komentarz redakcyjny. To jest ostatni numer z roku 1934. Wydajemy numer litewski Żagarów w chwili może najmniej odpowiedniej. Absurdalność tego stanu rzeczy, który istnieje od lat kilkunastu w stosunkach polsko-litewskich, kulminuje znowu w postaci fali bezmyślnych represji. Wiemy jednak, że kulturę narodu tworzą nie ci, którzy autorytet swój utrzymują jedynie przy pomocy więzień i wrzasku durnych studentów. Litwa oceni ich kiedyś w sposób właściwy. Ten komentarz jest na tle zamieszek studenckich w Kownie, które zresztą miały też odpowiedniki polskie w Wilnie, mianowicie prawicowe bojówki, które zajmowały się budzeniem takich właśnie zachowań społecznych agresywnych, łącznie z biciem, z atakowaniem, a także antysemickich, co dla nich jest właśnie takim działaniem haniebnym. I tym programem przeciwnym, antyprogramem wobec czegoś takiego jest relacja między językami, między kulturami, między ludźmi. I dlatego jest numer Żagarów, który jest poświęcony pisarzom litewskim, zarówno tym żyjącym w Wilnie, jak i tym, którzy Republikę Litewską zamieszkują. I mamy numer, w którym na przykład znajduje się fragment wspominanego wczoraj Kasysa Boruty, jego proza pod malowniczym tytułem, taka symboliczna, poetycka proza, wyszedł, aby słońce na plecach przynieść. Jest fragment o współczesnej sztuce litewskiej, Vlada Sadremy. Jest tekst Hieronima Cycenasa, notatki etnografa, bardzo, bardzo zabawne, trochę takie kuriozalne, bo przypominają stare XIX-wieczne zapisy etnografów, którzy tak na żywo spisywali pewne ludowe bajania, przesądy, jakieś opowieści, bajki. I jest to rzeczywiście znakomity materiał etnograficzny ze wsi litewskiej. Jest tekst Antanasa Węclowy, ojca pana Tomasa Węclowy, pod tytułem Nieznane imiona i tak dalej. Są nowe prozy w literaturze litewskiej Antanasa Walaikisa, więc mamy cały numer, który jest poświęcony tym naszym bliskim Litwinom, to znaczy również literatom, również młodym autorom, również tym, którzy nie wpisują się w projekt ideologiczny, a wpisują się właśnie w ten projekt międzyludzki, pograniczny, ten, który jest nam znacznie bliższy. I to jest chyba jeden ze sposobów szukania tej trzeciej drogi. Tego antydotu. No właśnie, bardzo ciekawe jest myśleć o tych paralelach i różnicach kontekstów polskiego, litewskiego i żydowskiego, oczywiście też białoruskiego w Wilnie. Niektóre paralele są nawet takie śmieszne. No na przykład tak samo, jak Żagary przestraszyli cata Mackiewicza, przepraszam, Stanisława Mackiewicza, po jakimś czasie słowo, tak samo im winie przestraszyło Zalmena Rejzena, redaktora czasopisma dziennika Wilner Tok,
który też przyjął tych młodych awangardowych buntowników i no, w takim duchu patriotyzmu jidysz, jidyszyzmu. Mizdał, da się powiedzieć dwa słowa o Jung Wilne naszym młodym ludziom? Tak, oczywiście. Jung Wilne w tym samym czasie, jak Żagary, grupa awangardowa, też mocno lewicowa, grupa pisarzy, poetów i również malarzy i grafików żydowskich w Wilnie, powstała trochę wcześniej, bo pierwsze wystawy tej grupy zaczęły się od wystaw malarskich w 1927 roku. Debiuta, najważniejszy manifest literacki w 1929 roku, właśnie w Wilnie to. Ale potem oni też odeszli od tego dziennika i zaczęli wydawać swoje własne czasopismo Jung Wilne, które było prześladowane przez lace polskie ze względu tych poglądów lewicowych i komunistycznych i w końcu zamkniętych. Mieli proces, też polityczny, tak samo jak Dębiński. No więc te paralele też są takie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Teraz oczywiście bardzo ciekawa jest kwestia tych kontaktów literackich, kontaktów osobistych. Na ile znali się nawzajem, na ile tych kontaktów było. Na pewno było, przecież wiemy o tym wieczorze poezji buntu. Chociaż no, potem Miłosz opowiadał, nie znali się bardzo głęboko. Nie znali się nawzajem z pisarzami żydowskimi, ale jednak no, trzeba to sprawdzić. Cały czas trzeba to sprawdzić. Ja myślę, że poetyka żagarystowska naprawdę działała na pisarzy, poetów żydowskich. Oni naprawdę naśladowali, nie tylko naśladowali, ale naprawdę czytali, interesowali się i te wątki katastroficzne są spójne dla Jung Wilne i dla pisarzy żagarystowskich. Trzeba też niektóre rzeczy powiedzieć o litewskim kontekście, ale może jeszcze potem do tego wrócę. Ja tylko chciałem drobną rzecz powiedzieć, tylko tyle może, że to jakby odbija się też na tekstach i na poetyce i tworzy taką dialogiczność, bo te teksty Miłosza na przykład to są zatytułowane wprost Rozmowa o literaturze, czy tam Rozmowy nad Wisłą i Niemnym, tak? Więc jakby one pozwalają w tym dialogu szukać porozumienia i szukać takiej wspólnej koncepcji. To nie jest tylko tak, że oni publikują się nawzajem. Oni wchodzą w rozmowę i ta rozmowa znajduje odbicie też w tych tekstach. Więc to właściwie chciałem tylko w ramach uzupełnienia. Nawiązując do tego, o czym przed chwilą Midaurowski-Kauskas mówił, to chcę powiedzieć, że z mojej, powiedziałbym, bardzo jeszcze dziecinnej pamięci wynika, że kontakty pomiędzy twórcami różnych narodowości mieszkających w Wilnie, kontakty osobiste istniały. Może nie zawsze najmocniejsze, ale były miejsca spotkań, takie jak środy literackie na przykład, na których się mogli oni spotykać, ale także spotykali się przy różnych innych okazjach. I w rezultacie dla Żagarów było to bardzo ważne, że oni mieli świadomość tego, że nie tworzą tylko tekstów polskich, literatury polskiej, że oni są w pewnym odmiennej sytuacji, w której język polski ich tekstów jest zarazem językiem odsyłającym do języków innych, czy właśnie do innych typów wyobraźni. I to chyba jest bardzo istotne także w ich publikacjach. A skoro jestem przy głosie, wrócę jeszcze na chwilę do tego, co jest u początku. Bo paradoksalnie Żagary zostały stworzone przez umowę z
redaktorem najbardziej konserwatywnej gazety wileńskiej Słowo, redagowanej przez Cata Mackiewicza. I wydawać by się mogło, a przede wszystkim wydawało się samemu Mackiewiczowi, że gromadząc tych młodych, utalentowanych ludzi, on miał tutaj dobrego nosa i wybierał tak, że rzeczywiście okazało się, że miał dobrą rękę, że wprowadzając ich, ich pismo, które jest dodatkiem do Słowa, bo takie było na początku, będzie miał ich z jednej strony jak gdyby pod kontrolą, a po drugie będzie mógł jak gdyby przygotować pewną grupę twórców neokonserwatywnych. Szagaliści mieli w mniemaniu właśnie Mackiewicza stanowić grupę młodych, oświeconych, w jakimś sensie progresywnych, ale konserwatystów. Takich, jakcy się znaleźli później w kręgach buntu młodych, którego to kręgu pochodzi Kieruch. No ale tutaj drogi poszły zupełnie inaczej. Także właśnie owego półczeniają, którym ukazało się właśnie żagaliści dla Słowa, no jest w pełni potwierdzany. I jeszcze jedna uwaga. Otóż w pewnym momencie żagaliści po konflikcie, który wybuchł między nimi a redaktorem Słowa, postanowili odejść ze Słowa. Wtedy odeszli do Kuriera Wileńskiego, konkurencyjnego dziennika, który w Wilnie wychodzi. I bardzo interesujące Słowa napisał jeden z poetów, a zarazem także wówczas publicystów czasopism żagalistowskich, Jerzy Zagórski. W artykule pod tytułem Salutujemy Mackiewicza, odchodzimy, ale z rewerencjami, pisał tak. Dlaczego nie możemy się zgodzić na pozostanie? Tworzymy bowiem solidarnie zwartą grupę młodzieży. Pozostawanie przy Słowie w liczbie zdekompletowanej przez granice zasięgu tak zwanej sztuki byłoby dla nas groźne i niebezpieczne. To znaczy my nie chcemy się pozbyć tych publicystów, którzy nam właściwie w dużej mierze program władzy nasz włożą. I to jest jeden z bardzo istotnych elementów właśnie tego, że oto ten inaczej projektowany przez Mackiewicza sposób działania młodych ludzi staje się czymś samodzielnym i innym. A to oznacza także, jak silne jednak były to indywidualności, że nie pozostały w kręgu tej wcześniej uformowanej mocarstwowo konserwatywnej grupy wileńskiej. Ponieważ mówimy o tak. Ponieważ mówimy o grupie, która jest taka dosyć sfermentowana intelektualnie, w sensie fermentu, który nieustannie im każe rozbijać szablony, uwalniać się od zobowiązań, szukać wyjścia między ideologiami. Trzeba by jeszcze to podkreślić, że u nich taka estetyka i pewien projekt poetycki związany z tworzeniem nowej literatury, nowej poezji idzie w parze jednak z takim naprawdę wysoko wyśrubowanym intelektualizmem. Oni są niesłychanie krytyczni, oni są bardzo myślący. A zatem, kiedy powstaje ten projekt takiego wyjścia ku innym kulturom, on nie jest bynajmniej projektem takim koncyliacyjno, sympatyczno, kawiarniano miłym. Przeciwnie, tam się stawia poważne kwestie, ostro się dyskutuje i jeden z najważniejszych tekstów Miłosza z tamtych czasów, Sens regionalizmu, jest taką dyskusją właśnie pomiędzy tym kulturą lokalną i regionalizmem jako taką tradycyjną, ludową, folklorystyczną papką, którą się przygotowuje dla turystów i dla znudzonych mieszczuków, którzy poszukują przyjemnej rozrywki, jak nie przymierzają zmy na wakacjach.
a regionalizmem, który jest rozumiany jako jednak edukacja, rozwój kulturalny i doszlusowywanie jednak do pewnych modeli europejskich, żeby iść do przodu, a nie zostawać w tym swoim ciasnym ogródku. Ale kiedy mówiłem o tym polsko-litewskim spotkaniu u żagarystów, to jest taka rozmowa, która się nazywa Rozmowa o literaturze. I to jest podpisane pseudonimem używanym przez żagarystów Aaron Pirmas, ale autorem tego jest Czesław Miłosz i Tadeusz Bujnicki twierdzi, że jego interlokutorem w tej rozmowie jest Pranna Zanczewiczus, tak? Że to Franciszek Ancewicz jest tym Litwinem. To jest rozmowa Polaka z Litwinem o literaturze. Kiedy oni dyskutują, to właśnie bardzo szybko ta rozmowa z takiej wymiany uprzejmości i opowieści o różnicach kulturowych przechodzi do poważnych, fundamentalnych wręcz pytań. Przeczytam Państwu fragment tego, ponieważ ten polski partner mówi, no to może porozmawiajmy o literaturze, bo o polityce nam nie chodzi. Musisz mi powiedzieć o młodzieży literackiej, litewskiej, czego ona chce i ile jest warta. Odpowiedź. Czego chce, lawiruje pomiędzy marksizmem i redakcjami rządowych PiS-u, tak jak w Polsce. Jej ideologia to ideologia zradykalizowanej inteligencji. Widziałeś przecie pisma tej młodzieży. Treczas Frontas, Darbas. Pan profesor wspominał wzór wczoraj o Trzecim Froncie. Ależ tam jest przeważnie banał, odpowiada ten Polak. Banał pacyfizmu, banał krzywdy społecznej, wiersze o nędzarkach umierających z głodu na rogu ulicy. I ten Litwin się broni, ale Polak mówi, nie masz racji, nie chodzi mi o jakieś wielkie wyrafinowanie. Wystarczy ta forma uczciwości, która powinna być cechą dobrych pisarzy. Nie ułatwiać sobie rzeczy przez posługiwanie się szablonami. I mówi tak, fabryka, bezrobocie, głód proletariatu miejskiego to szablony. Pisarze chłopi piszący takimi szablonami są śmieszni. Kraj czysto rolniczy, żarcia tyle, ile nie ma chyba w żadnym innym, bekony, baryły masła, do niedawna jeszcze ani śladu kryzysu, a oni fabryki, głód, niechby tak na Śląsk pojechali. To jest odpowiedź Polaka do Litwina, który krytykuje litewską literaturę za to, że podobnie jak Polska, z której on się próbuje uwolnić, włazi w te szablony właśnie albo lewica, albo prawica, albo regionalizm. Ciekawe jest to, że według Milosza, według jego wspomnień, Ancewicz dla niego był właśnie tym takim mentorem intelektualnym, tak, który wprowadzał tą wiedzę sowietologii, czyli wiedzy, co to naprawdę znaczy system sowiecki i marksizm. Tutaj on występuje jako obrońca litewskich, ta postać występuje jako obrońca litewskiego lewicowego pisma Trečias Frontas, no, z którym te związki Ancewicza też byli takie skomplikowane. Bo przecież z kim Miłosz ma ten kontakt, Miłosz i żagaryści, Kazis Boruta i Ancewicz są buntownicy wewnątrz tego grona Trečias Frontas, Trzeciego Frontu. Bo oni idą w stronę ideologii eserów i anarchizmu. Oni są lewicowcy antykomunistyczni. Co Miłoszowi było bardzo, bardzo, bardzo blisko dla jego światopoglądu, również już też po jego emigracji we Francji, on przecież tym kongresem kultury współpracował. Więc ciekawe jest to, jak ta postać tutaj jest kreowana. No, moim zdaniem może być to Ancewicz, ale może w tych jego poglądach jest jeszcze coś innego. Ale ciekawe, że Miłosz oczywiście on rozumie kontekst litewskich literatów lewicowych w Kowie.
Tak, ale on czuje, tak, on czuje z jednej strony kontekst, a z drugiej strony czuje też styl i poetykę. Bo tu kawałek dalej jest okazy się Borucie, to ja to przeczytam. Pytałeś mnie kiedyś, dlaczego podobały mi się wiersze Kazysa Boruty. Otóż Boruta pozostał wierny swojemu pochodzeniu i odporny jest na wszelką importowaną kulturę. Jest prymitywny, ale właśnie dzięki temu szczeremu prymitywizmowi wywiera wrażenie. Inni, ulegający różnym izmom, wyglądają tak dziwacznie jak murzyni ubrani w futra. I wtedy Litwin odpowiada, trzeba przyznać, że Boruta jest majstrem pierwszorzędnym, jak nikt czuje język, ale i on ulegał wpływom, na przykład wpływom Jesienina. I tak dalej. I ten Polak w końcu prowokacyjnie mówi, Boruta to chyba jednak największy nacjonalista w waszej młodej literaturze. Rasowy, litewscy rasiści powinni go uwielbiać. Na co Litwin odpowiada to, co wczoraj pan profesor Węclowa mówił. Siedzi w więzieniu oskarżonym o udział w ruchu rewolucyjnym. Więc on świetnie rozumie te właśnie te zawirowania i te napięcia wewnętrzne i te konflikty między programami, ideologiami i stylistykami poetyckimi. Także ta rozmowa już pokazuje, słuchajcie, 20-letni, 21-letni Miłosz, który ma taki obraz nie jednej, tylko kilku literatur, porównuje poetyki, porównuje ideę i jeszcze wkłada to swój własny program, który próbuje być czymś nowym, czymś innym i czymś, co ma być jakimś, nie wiem, programem ratunkowym trochę też dla tych kultur, prawda? Ja też chciałbym jeszcze dodać, że moim zdaniem w tym tekście występują takie dwa momenty tego sprzeciwu wobec schematów ideologicznych. Po pierwsze, jak się mówi, nie ulatwiać sobie życie schematami, myśleniem schematycznym, czyli to antidotum intelektualne, antidotum krytycznego myślenia. Ale druga rzecz, też jest, no to poczucie realności, jakby to powiedzieć, natury. Jak on mówi, no czemu Litwie ten komunizm i te przecież życie tu jest pełne, życie, no bekony, no. Tak. Życie. Normalni ludzie. Życie, tak, życie jest normalne, czemu te ideologie. I właśnie no, to występuje ten motyw ziemi. I motyw natury, motyw realności. Ja myślę, że u Milosza, jak też chyba u innych, myślę, że też u Bunickiego, właśnie to poczucie tej rzeczywistości ziemskiej też występowało w ich myśleniu jako pewne antidotum wobec tych ideologii nowoczesnych. Może też dopowiem do tego wątku. Mianowicie to, że Ancewicz jest kimś, kto dla żagarystów staje się ważny, mamy świadectwa nieco późniejsze, ale w kręgu żagarystowskim nadal pozostający. To właśnie z moim ojcem Teodorem Bunickim pisze Ancewicz taką syntetyczną próbę opisu literatury litewskiej. I tam są takie elementy i wątki, które zgadzają się z tym, co jest właśnie w tym artykule, który mówiliśmy, artykule Arona Pirmasa, to właśnie wywiadu Arona Pirmasa z jakimś interlokutorem litewskim. Myślę, że tam są te wątki podobne i w związku z tym można było powiedzieć, że Ancewicz w sprawach litewskich był rzeczywiście mentorem nie tylko dla Miłosza, ale także dla tej części żagarzystów, dla których sprawy litewskie były najważniejsze czy najważniejsze. Ja, proszę Państwa, jeszcze muszę troszkę osobiście bardziej, bo wczoraj cały dzień słuchając poezji polskiej i litewskiej byłem urzeczony brzmieniem poezji w języku litewskim. Polacy tak nie umieją i nigdy tak nie będą umieć czytać i tak brzmieć. Paradoksalnie, fenomenalnie, jakoś fantastycznie Miłosz potrafił swoje wiersze po polsku czytać w takim rytmie. Ja słyszałem gdzieś czasami ten głos litewski. I proszę Państwa, miałem w którymś momencie taką przebitkę, bo niedawno przeczytałem sobie na świeżo, na głos, ale po polsku, Odyseję. Żeby wiedzieć, jak to brzmi w oryginale, poszukałem na YouTubie profesora Greka zresztą,
od filologii antycznej, który czytał w oryginale. Ja wczoraj słyszałem to samo. Ja słyszałem te frazy nad jeziorem i to było przejmujące niesłychanie. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo w tej rozmowie, o której tutaj dyskutujemy, jest taki fragment a propos tradycji. Przecież literatura litewska ma tradycję bardzo piękną. Pieśni ludowe, dainy, to bogactwo może większe od fińskich eposów. A Donelaitis? Człowieku, toż język litewski, jedyny bodaj z żywych języków, zachował grecki heksametr. Miłosz 21-letni pisze to samo, co ja, ale na własną rękę odkrył. Mówi Polak czy Litwin w tej rozmowie? To mówi Polak. To mówi Polak właśnie. Mówi o tradycji. Tamten ktoś mówi, że my nie mamy tradycji, że to są biedni chłopi, którzy zaczynają dopiero intelektualną przygodę ze światem. A on mówi, nie, przecież macie piękną, starą tradycję i grecki heksametr, który brzmi w waszej poezji. Fascynujące zupełnie. No to co, dajemy głos Krzysztofowi, który... Znaczy mam pytanie, myślę, że jest... Pytajcie. Tak, może słyszę pierwszy, proszę bardzo. Ja chciałbym zapytać o odbiór, o szerszy kontekst odbioru tej publicystyki, to znaczy nie tylko w Wilnie, ale w kraju, że tak powiem. Warszawa jak reagowała na tą publicystykę. O poezji wiemy więcej, o publicystyce mniej, czyli właśnie te problemy, które były poruszane przez żagarystów na tych artykułach, znalazły jakiś oddźwięk w prasie ogólnopolskiej. Znaczy ja mogę odpowiedzieć na kilka sposobów. To znaczy po pierwsze wiadomo, że stosunkowo wcześnie wśród krytyków i wybitnych krytyków, takich jak m.in. Ludwik Fryde, żagaryści budzili duże zainteresowanie. Oni zresztą byli interesowani poezją. Natomiast publicystyka wywołała wielki skandal polityczny. Mianowicie były nawet sejmowe interwencje i od tego się zaczęły późniejsze napaści na właśnie żagarystów i zmiana frontu Mackiewicza także częściowo tym była motywowana. Jednym słowem, żagaryści wywołani i to bardzo silny odzew poza Wilnem, poza własnym regionem. W związku z tym można powiedzieć, że także ten skandal, który uznano, że tworzą te właśnie publikacje, głównie Dębińskiego zresztą, ale nie tylko, no, stanowiły o pewnym sposobie takim trochę przewrotnym wejścia żagarystów i publicystki żagarystowskiej w obiekt ogólny. W taki sposób, no właśnie, powiedziałbym, prowokacyjno-polemicznym, czy wręcz napastliwym, no bo przecież z tego zrobiono afery polityczne. A żeby tutaj dodać jak gdyby komentarz zewnętrzny, to w jaki sposób na zewnątrz wychodziły te publikacje i o czym zapominano wtedy, kiedy polemizowano z żagarystami. Otóż w tym centralnym artykule, który opublikował chyba w trzecim numerze Żagaru Dębiński, Defilada umarłych bogów, jest bardzo znamienna fraza, która właśnie pokazuje, jaki jest ich punkt widzenia. Pisze on tak, i coraz nudniej jest w Genewie i coraz straszniej na czerwonych przedmieściach. Zbliżają się czasy wielkiej pożogi nagromadzonych nienawiści, nowych podbojów Dżingiskana, bądź też czasy wielkiej epopei i wielkich przemian. Na Kremlu Stalin przesuwa powoli wskazówkę na zegarze rewolucji światowej. Za 5, za 4, za 3, 12. Nie ma więc czasu. Chcemy wziąć, co jest do wzięcia starych i naprzód. Przyjmujemy defiladę umarłych bogów,
których wierzyły poprzednie pokolenia. To określenie za 5, 12, za 4, za 3, a później to, że nie ma już czasu, wyraźnie wskazują, jaki jest stosunek Dymińskiego, a zatem i żagarystów, do stalinowskich porządków Rosji. To jest 31 rok. Dymiński to pisał mając 23 lata, żadnych złudzeń, ale też dużo wcześniej niż jakby to się naprawdę zrobiło tak wyraźnie groźnie. Tam. To jakby na, to, tak to było właściwie. Ja mam kilka pytań, a jedna sprawa, która mi przyszła teraz do głowy, bo myślę, że za mało w Polsce o tym wiemy, to znaczy te cytaty z rozmowy z Litwinem dały mi do myślenia w tym sensie, że spotkawszy Miłosza tutaj, jak on przyjeżdżał po 80 roku do Polski, jak ze Zbyszkiem go tutaj spotykaliśmy, on przyjeżdżał z Tonim, swoim synem, zrzucało nam się w oczy to, że on mu opowiadając o tej rzeczywistości podkreśla cały czas solidność, gospodarność Litwinów. Ja myślę, że on musiał to wynieść z tej przewojennej refleksji, że Litwa miała znakomicie rozwinięty system spółdzielni rolniczych, że w tym kapitalizmie, w tym kryzysie zaowocował jakiś bardzo gospodarczo ciekawy system gospodarności. Mimo, że to porównywał czasami ze Szwajcarią i tak dalej. Więc myślę, że to z tego my ciągle mało o tym wiemy, ale to nie była tylko pusta metafora, kiedy on mówił o tych wykonach czy dobrobycie na Litwie właśnie. A chciałbym was prosić o żebyście, bo pojawiło się to przez moment, żebyście powiedzieli więcej może o roli śród literackich w kontekście tych tematów pogranicznych, jaką rolę odgrywały środy literackie też dla idei żegarów. Czyli jest tutaj jakieś znaczenie wyjątkowe tego. I do Mindaugasa mam też takie pytanie. Nie wiem, na ile to się łączy już z samą publicystyką żegarów, ale wczoraj Tomasz Węclowa wspomniał Juozasa Keliotisa. A pamiętam, jak zadałem pytanie Miłoszowi o to, czy mógłby mi wskazać takich ludzi pogranicza, którzy wcześniej dokonywali tej pracy nad tkanką łączną. Pamiętasz, Zbyszku, tą rozmowę, którą żeśmy w Krasnogródzie publikowali. To on powiedział, wskazał Keliotisa właśnie jako tą osobę, która mu się wydaje najlepsza dla stworzenia takiej tradycji dialogu kultur i spotkania. Jeżeli byś mógł o czymś słowo o tym o nim powiedzieć. No i do nas wszystkich mam, czy rzeczywiście tam w ogóle w tym świecie nie było kobiet? A w dzisiejszym? Środy literackie to było trochę taka działalność eksportowa Polski właściwej. To znaczy mamy taki przyczółek kulturowy w Wilnie i on będzie zapraszał pisarzy z tej Polski prawdziwej. Oni będą przyjeżdżać. Są takie znakomite opisy spotkania pisarzy lokalnych naszych kresów północno-wschodnich dawnych, że pozwolę sobie użyć tego kolonialnego określenia. Ale mówię o tym dlatego, że chodziło też i o Inflanty i o te kurlandzkie tereny, bo stamtąd też przyjeżdżali do Wilna. I z drugiej strony ci wielcy pisarze, ta elita warszawska, która przyjeżdża i komentarze. Kiedyś czytałem piękny komentarz poetki z Dyneburga, która była na środach wileńskich i bezlitośnie, aczkolwiek bardzo subtelnie się wyzłośliwiała nad bodajże Zofią Nałkowską czy Iłłakowiczówną, która właśnie przyjeżdżała grając wielką damę literatury i że to było okropnie snobizmem podszyte, a treści w tym było bardzo mało. Natomiast z drugiej strony były środy literackie
poświęcone właśnie lokalnej literaturze. I to było niesłychanie ważne, przy czym tutaj związek z żagarystami był luźny, bo oni tak czasem brali w tym udział, czasem nie, ale środki literackie miały szerszy trochę zasięg. Ja myślę, że skoro mówimy o pograniczności w Żagarach, to z jednej strony ono się wyrażało chociażby w tym litewskim numerze, gdzie to jest wyrazisty, jak to powiedzieć, jedną stronę, ale Żagary właściwie, może nie od początku, ale stosunkowo wcześnie, zaczęły wprowadzać na własne ramy nieustannie odnośniki, takie rodzaje kronik żydowskiej, białoruskiej, litewskiej. I one były konsekwentnie wprowadzane i rozwijane w czasopiśmie. Także one się układały w pewien porządek ważny dla tego, w jaki sposób się myśli o tych innych narodowościach współtworzących. To jest jeszcze jeden paradoks związany z Mackiewiczem właśnie. Ponieważ żagaryści mimo wszystko pozostawali pod jego spornym wpływem czy urokiem, pod wpływem jego koncepcji, której odbierali sens konserwatywny, ale która była istotna. Mackiewicz w swoim monarchicznym, właściwie mocarstwowym i takim konserwatywnym widzeniu tej przez niego wyobrażonej Rzeczypospolitej wielonarodowej, bo takiej on myślał, pisał, że i tutaj bardzo ostro przeciwstawił się nacjonalizmowi nędeckiemu, pisał, że na dobrą sprawę w tym wyobrażonym państwie mniejszości powinny być dopuszczone do współudziału w rządzeniu czy tworzeniu tego państwa wielonarodowego. Myślę, że zmieniając znaki wartości, ten pogląd Mackiewicza w jakimś sensie wszedł także w to dobro właśnie żagarystów, właśnie w myśleniu pogranicznym, bo to spojrzenie na to, że jeżeli ma być państwo wielonarodowe, to znaczy państwo ciągle dbające o to, żeby jednak z tymi innymi narodowościami wchodzić w bliski kontakt i traktować je jako ważny element takiej wspólnoty w obrębie państwa, jakoś tam funkcjonowało. Oto, jak powiadam, znacznie się różniło od tego wyobrażenia mackiewiczowskiego, niemniej jednak w jakiejś mierze trwało. Wreszcie, jak myślę, pograniczność polegała na tym właśnie stosunku do pejzażu. On jest oczywiście ziemi i pejzażu. On jest oczywiście opisywany wielokrotnie, głównie w tekstach poetyckich, ale do niego także wracają publicyści, recenzenci, to jest element, o którym się mówi, to właśnie poczucie bycia w określonym pejzażu, który to pejzaż właściwie jest czymś takim, co współtworzy wspólnotę tych różnych narodowości, że właśnie w świecie przyrody łączą się one. Dzięki przyrodzie następuje integracja. Wydaje mi się, że jest to rzeczywiście istotny element ich światopoglądu. Znaczy, to jest odpowiedź na taki patriotyzm nacjonalistyczny i narodowy, znaczy patriotyzm krajobrazu, krainy, w której żyje i w związku z ludźmi, którzy tu mieszkają, bez względu na język, wyznanie i różnice etniczne. Więc to jest ten patriotyzm domu, czy kraju, jak mawiano, czy patriotyzm lokalny. Teraz spróbuję odpowiedzieć na pytanie o Kieriotisie. To jest też taka ciekawa sytuacja. No,
Trzeba powiedzieć, że po tej stronie peryterskich intelektualistów, lewicowych, poetów nie było takich postaci jak pierwszej rangi, powiedziałbym, jak na przykład Dębiński w Żagarach. Jak również Miłosz z całymi jego kontekstami filozoficznymi. Jednak najwięksi tam intelektualiści, krytyk Korsakas na przykład, oni byli takiego pokroju dosyć typowego marksistowskiego. I takich hybrydyzacji, jak u Dębińskiego, katolicyzm i komunizm, tak? Etatyzm. Coś takiego on chyba nie znajdował, a jego pasja intelektualna jednak była mocna. I właśnie już w późnych latach 30. on znajduje taką postać w innym kontekście, w innym gronie litewskim, w gronie neokatolickim. I Kieliūnas jest właśnie takim intelektualistą wychowanym w Paryżu po studiach w Sorbonie, który wraca do Korny i tam chce stworzyć taki odpowiednik paryskich debatów filozoficznych. I dlatego on robi bardzo ciekawy klub intelektualistów. Klub Nowej Romuwa. Nowej Romuwa to było jego czasopismo pod jego redakcją, jedno z najważniejszych czasopism międzywojennych litewskich. I w tym klubie on zaczyna skupiać też pisarzy różnych narodowości. I właśnie Miłosz zostaje członkiem tego klubu Nowej Romuwa, który jest pod kierownictwem Kieliūnasa. I działanie tego klubu też w Wilnie w roku 40 jest bardzo ciekawym zjawiskiem, bo spotykają się tam pisarze litewscy, tych poglądów narodowych, jak na przykład Mykolaitis Putinas, jeden z klasyków, Michał Romer, który wraca z powrotem do Wilna, Czesław Miłosz i Teodor Bunicki. I Józef Maszyński. Oni są w jednym klubie już w litewskim Wilnie. Rozmawiają razem. Więc to właśnie o tym Miłosz myślał. I tutaj zaczyna się już inna historia współpracy już po początku II wojny światowej. Przedniej okupacji sowieckiej. A propos ten wątek jeszcze ziemi tych bebon. Chcę jeden żart opowiedzieć. Bo wczoraj byłem w Szatejniach. Też bardzo piękny program jubileuszowy miłoszowski i mieliśmy koncert, mieliśmy dobrą dyskusję z historykiem. Z historykiem Szwedasem i wtedy opowiedziałem taki żart o marzeniu Miłosza związanym z jego wizją na przyszłość Litwy. Tomasz Węslow opowiada, że jednego czasu, już w 2001 chyba roku, Miłosz pyta Węslowy, a jak na Litwie żyją krowy? Czy krowy są szczęśliwe? Czy na Litwie są teraz bujne i czyste łąki? No, Węslow odpowiada, no pewnie tak. To jego dzienniku jest. Miłosz mówi, o to jest właśnie jest moim marzeniem o przyszłości ekologicznej ojczyzny. I wiecie co, ja wczoraj opowiadałem ten żart w Szatejniach. Też mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo dobre grono, dobre audytorium. I nagle staje taka kobieta miejscowa z Szczecin i mówi, a ja właśnie parę lat temu zacząłem tutaj hodować krowy w trybie ekologicznym. Mamy wolne krowy, wolne chodzące na lądach w Szczecinie.
to marzenie może o tym mimo, że po prostu tam przetejek i spełniło. Jest ekologiczne gospodarstwo krów. Przeczytali Miłosza i w kwestii tej współczuczności to chyba był taki moment właśnie rozłamu i ten tekst Wendińskiego z 39 roku podnosimy Kurtynę. Właśnie taki tekst programowy, który opublikowany został po tym, po tej defiladzie umarłych bogów, czyli po tej deklaracji, w co nie wierzą. Nagle powiedział, Wendiński powiedział jasno, w co wierzą. Ja myślę, że może najlepiej to zacytować, bo to też pokazuje urok, a świetnie odpowiada temat. Więc pisze tak. Trzeba najpierw wczuć się w przedśmiertne żążenie kapitalizmu i jego mieszczańskich kochanych. Analiza i zrozumienie światowego kryzysu gospodarczego daje już ogólne wymiary dla kompozycji nowego świata. Kapitalizm zdycha, zdycha jak stara, wypracowana sztaba. Nie trzeba go miażdżyć kolumną bojową czołgów. Odchodząc na cmentarzysko dziejowe, zostawia kapitalizm gotowy, dojrzałe przesłanki nowego ustroju. No i tu właśnie o tym nowym ustroju pisze. Bardzo nam zależy, by nowy ustrój, który zakwitnie na mogile kapitalizmu, nie zamienił się w system niewolnictwa państwowego ze swoją burżuazją, biurokracji i kliki partyjnej. Chcemy uspołecznienia środków produkcji oraz węzłowych punktów kontroli i regulowania życia społecznego. Wytwórczość jest procesem społecznym, tylko że uspołecznienie środków produkcji odbywa się pod batutą nie ogólnych potrzeb społeczeństwa, lecz interesów oligarchii kapitalistycznej. Uspołecznienie czy też upaństwowienie banków i zmontowanie z nich jednej aparatury kontrolnej dla całego gospodarstwa narodowego. Idzie potężny nurt ruchu spółdzielczego spożywców jako jedynie racjonalna forma w rozprowadzeniu wytworzonych dóbr. Więc jakby gospodarczo to szło właśnie w tym kierunku. Natomiast politycznie to była taka myśl, że jak można coś zmienić? Można coś zmienić tylko przenosząc procesy demokratyczne na ten jak najniższy poziom. Takie budowanie wspólnoty, która jest też wspólnotą partycypacyjną. Ale żeby do tego dojść, to on tu pisze, trzeba twarzą do szkolnictwa, by tam wychowywać nowych ludzi. Twarzą do nowej rodziny, by wyrabiała mocne i prawdziwe charaktery. Już wybiła godzina pracy organizacyjnej i wychowawczej, więc to jest w trochę takim języku pisane. A Miłosz 20-letni uzupełnia, że tu sztuka jest takim narzędziem. Sztuka jest narzędziem, w walce o społeczeństwo, wygodniejsze formy bytu. Jej rola polega na organizowaniu psychiki. Więc jakby ten ich program obejmuje z jednej strony właśnie taki gospodarczy, coś co przeraziło, polityczny, ale też estetyczny, to znaczy angażuje tę twórczość w proces, który zamiast, jak on tam pisał, zamiast historii należy myślę do socjologii, o ekonomii właśnie, w związku z którą sztuka ma funkcjonować. Jak piszą, że powieść się wyczerpała, poezja się wyczerpuje, to reportaż jest nowym jakby takim gatunkiem, który ma sprostać nowoczesności, który ma sprostać nowym czasom i być też takim programem. Właśnie tutaj to Jędrychowski z kolei pisze, on pisze o faktomontażu. Reportaż jest przygotowawczą szkołą trafnej obserwacji, uczy selekcji w zastosowaniu mniejszych całości, no i właśnie ma zastępować powieść. Więc mniej więcej tak, taki był program, który miał wyłączyć te trzy strony. Są pytania? Jest pytanie? Podaj mi. Nie odpowiedzieliście panowie kobieta. Ale kobieta nie ma. Nie ma i w związku z tym myśmy postanowili na zasadzie dekorum również nie wybierać kobiet do naszego zespołu. Ale w Jungwilne to było kobiet. W Jungwilne był. I nawet w Litewskim Creatures Frontes mieli jedną kobietę. So, ale bardzo taką słynną Solomienę. Nie ma ani jeden. Nie tak się wywodzili z konserwatywności. Ja mam pytanie w kontekście jeszcze tak jak panowie wspominali o Mackiewiczu wcześniej, bo kiedyś
czytałem o nim i nie jestem w stanie teraz połączyć, bo on miał to oparcie takie polityczne, monarchistyczne. I czy to było ugrupowanie, które nazywało się Żubrami Wileńskimi? Nie jestem pewny, czy... Litewskie, tak. Czy to właśnie było to, czy jakieś inne ugrupowanie? Nie jestem w stanie sobie przypomnieć w tej chwili, czy tam właśnie oni byli. Znaczy, Żubr Litewski to nie była formacja konkretna, bo to nie była nazwa partii, natomiast było to określenie pewnych środowiska takich ziemian konserwatywnych, którzy... Bo wie pan, jesteśmy po 123 latach braku państwa polskiego. Mamy ziemiaństwo, które w tej posarmackiej, porozbiorowej rzeczywistości próbuje przetrwać, przechodzi rozmaite koleje powstania. I teraz, kiedy przychodzi Rzeczpospolita, wolność, niepodległość, natychmiast pojawiają się też koncepcje neoziemiaństwa, koncepcje powrotu jako przywrócenia też tych starych hierarchii, które dla nich były wygodne, były korzystne i ekonomicznie, i społecznie, i politycznie, dawały pewne umocowanie, więc pojawia się takie grono właśnie konserwatystów ziemiańskich, którzy są zwani Żubrami Litewskimi i którzy oni nie są, to nie jest to samo co konserwatyzm narodowy, nacjonalistyczny, to jest coś innego, to jest raczej taka, powiedziałbym, posarmacka ideologia ziemiańska. Częścią tego był też program krajowców, którzy bo to było ciekawe zjawisko, mianowicie wynikający gdzieś też z tych ziemiańskich kręgów program polityczny usiłujący odtworzyć wielonarodowość i federacyjność Wielkiego Księstwa Litewskiego. To znaczy budujemy państwo, które jest... Federacyjne. Tak, federacyjne, jest polsko-litewsko-białoruskie z rządem, który będzie federacyjny, z autonomią poszczególnych republik. I takie koncepcje, jak wiemy, były już wcześniej, bo to już Piłsudskiego koncepcja federacji polsko-białorusko-ukraińsko-litewskiej była. Więc pojawiają się takie rozwiązania, takie pomysły, jak z tego wybrnąć. I to jest ten konserwatyzm ziemiański, który nie jest tożsamy z taką endecją katolicką. To jest coś innego. I Cat-Mackiewicz rzeczywiście próbował ich reprezentować, bo oprócz wszystkiego to było zaplecze finansowe dla niego duże też. Tak. Skoro mowa o krajowcach, bo to jest element ważny także dla świadomości żagarystów, ponieważ kontakty z takim demokratycznym skrzydłem krajowców, reprezentowanych m.in. przez Ludwika Abramowicza, bardzo znaną i cenioną postać w Wilnie międzywojennym i wcześniej, ponieważ on działał jeszcze w czasach rozbiorowych, to właśnie kierowało ich ku tej takiej formule pograniczności, rozumianej także jako krajowość, ale tutaj można było te rzeczy traktować wymiennie. Ale krajowość miała także swój wyraźnie ten ziemiańsko-konserwatywny sposób myślenia i taki, który w zasadzie prowadziłby do powtórzenia, jak gdyby, no oczywiście z pewnymi zmianami, stanu przedrozbiorowego. To znaczy, przyjmując wszystkie zmiany, które nieuchronnie zachodzą, równocześnie chciano zachować tą dominację ziemiańskiego dworu. Pojawia się w tym czasie bardzo wyraźna mitologia dworu. To jest ciągle obecne w ówczesnej świadomości. No i tutaj to niewątpliwie jest jeszcze jeden czynnik, jeszcze jeden element, który współtworzy taką opozycję żagarystowską wobec tego środowiska, tej formacji, która no jednak ciąży ku jakiejś dalekiej przeszłości. I jest w ich przeświadczeniu niewątpliwie skazana na zagładę. Także to jest niewątpliwie rzecz potrzebna w takim rozważaniu ogólnym o roli i miejscu żagarystów. Z tym, że to jest też trochę paradoksalne, ponieważ żagaryści w znacznej części
to są ludzie, że tak powiem, z deklasowanej szlachty, z tradycją właśnie dworkową czy dworską, która jest nawet w bliskim zapleczu. Co tu dużo mówić o Krasnogródzie, trzeba by powiedzieć jako jednym z tych elementów zaplecza Miłosza. A przecież nie tylko, bo i Szetejny. To samo będzie dotyczyło innych żagarystów, którzy może dalej mają te swoje tradycje dworkowe, ale mają. Także to jest też element, którego nie sposób zlekceważyć, kiedy o nich mówimy. Ale przede wszystkim jest to chyba ten element, który wprowadza ową tradycję, nazwijmy ją umownie dworkową, w sytuację właśnie pejzażową. To jest element bardziej pejzażu niż socjologii. Tak, tak, ponieważ jak Miłosz mówił, politycznie krajowcy nie mieli szans na sukces, dlatego że chcąc łączyć polskie i litewskie żywioły polityczne, nie byli potrzebni ani Polakom, ani Litwinom, ponieważ jedni i drudzy szli raczej w stronę państwa etnicznego, jednonarodowego, a przynajmniej państwa, w którym jeden etnos dominuje. I ten projekt w tym sensie nie miał szans. Natomiast projekt żubrów litewskich to było powtórzenie sarmackiego kolonializmu. To jest to, z czym mamy do czynienia, z tymi resentymentami właściwie do dzisiaj na dawnych kresach Rzeczpospolitej, kiedy odradza się w nas projekt nazywany czasem bardzo pięknie, bardzo szumnie, wielonarodowym, tolerancyjnym, wielokulturowym i tak dalej, ale on tak naprawdę zawsze nas stawia wyżej i innych w roli, że tak powiem, wypełniaczy czy też realizatorów idei polskiej dominacji, więc to niestety to były te strony właściwie ciemne, takie nie do końca formułowane, ale one niestety stały za tymi programami i tu Litwini słusznie mieli do tego spory dystans, bo to im znowu tylko po raz kolejny miało odebrać jakby ich identyfikację. Prawda? Oczywiście ta sytuacja przede wszystkim mniejszości litewskiej w Wilnie, ona była bardzo, bardzo taka napięta i nadlenierzona wobec wszystkich objawów dominacji. No to przeżycie traumy, gdy Wilno było zajęte przez Polskę, to była naprawdę bardzo, bardzo wielka trauma dla Litwinów. Jeżeli analizujemy ten międzywojenny dyskurs w prasie litewskiej, w polityce, no wszędzie jest Wilno. No po prostu jak takie obsesja, ból, marzenie, fantazja. Po prostu to było jednym z tym bardzo czułych punktów mentalności tych czasów. Jeszcze jakieś pytania od Państwa mamy? Gadałoby się i gadało, prawda? To są bardzo ciekawe tematy, ich jest bardzo wiele tutaj różnych. To było niesłychanie inspirujące środowisko i my się już tyle lat tym zajmujemy i ciągle coś nowego odkrywamy. Już nie było czasu, żeby cytować, proszę Państwa, takie znakomite rzeczy. Tekst Henryka Dębińskiego, Pielgrzymka na Jasną Górę. I jest cytat z polskiej prasy prawicowej o tym, jak nasi dzielni chłopcy z wyhaftowanymi mieczykami Chrobrego jadą na pielgrzymkę pociągiem. Na pociągu jest wymalowane bij Żyda i Wynocha i tak dalej. I zamiast pieśni religijnych śpiewają tam jakieś hajlujące narodowe hymny i przyjeżdżają na Jasną Górę, gdzie spotykają się z sodaliskami. Sodaliski to były członkinie Sodalicji Mariańskiej, czyli takiego ostro ultrakatolickiego stowarzyszenia kobiet. I te sodaliski są takie przerażone, co one tu robią i że to jakaś pomyłka i na pewno to zaraz zostanie wyprostowane, bo przyjechały na Jasną Górę na mszę, a tam jest po prostu wiec faszystowski,
którym głównym, podstawowym powitaniem jest uniesienie wysoko prawej ręki i zawołanie czołem. I mimoż to bezlitośnie i Dębiński punktują i zestawiają to i proszę Państwa, to jest niebywałe, to się dzisiaj czyta tak jakbyśmy naszą prasę. Więc oni na tym budują pewne stanowiska, które próbują się właśnie wymknąć tym napięciom. To jest bardzo trudne, a jednocześnie oni rzeczywiście są niesłychanie dzielni w tym, co próbują robić, co młodym ludziom polecam jako program na przyszłość. Ja też dodałbym, że trzeba jeszcze przemyśleć Żagary i te inne grupy wileńskie, litewskie, żydowskie w szerszym kontekście europejskim, tych wątków awangardy ówczesnej. Bo na przykład w teraźniejszych badaniach Jung-Wilne ich idei, ich myśli, ich stylistyki odnajdują się bardzo ciekawe połączenie Bauhausen w Niemcach. I teraz te najnowsze badania pokazują, że mieli bardzo takie osobiste, bezpośrednie kontakty z Bauhausem. Jeden z ich założycieli tej grupy, fotograf i grafik Moshe Worobejczyk, potem studiował w Bauhausie, ale wracał do Wilna, cały czas spotykali się i wiózł te wszystkie idee z powrotem. I ja myślę, że ten konstruktywizm, to myślenie takie reformiczne o społeczeństwie, też przychodzą nie tylko ze wschodu i nie tylko z marksizmu. Są też inne konteksty właśnie i też zachodnioeuropejskie i niemieckie. Paryż oczywiście dla Milosza też był bardzo ważnym kontekstem. Chciałem sprostować, bo powinienem był to od początku zrobić, że redaktorem Żagarów jest też profesor Jarosław Fazon i to on współredagował tutaj z profesorami tę antologię. Ja natomiast dołączyłem do zespołu właśnie przy okazji publicystyki. No w każdym razie, drodzy Państwo, dziękuję za tą fascynującą prezentację i rozmowę. Mamy nadzieję, że ona obrodzi książką. I że pamiętajcie, że Krasnoluda staje otworem dla Waszej pracy. Więc gdybyście potrzebowali takiej przestrzeni, żeby nad tą książką popracować, to macie tutaj miejsce i będziemy po prostu wyczekiwali na książkę, prawda? Po tym wszystkim. Dziękujemy bardzo. A w końcu prezent, przesyłka z Szczepii. O, dla Państwa Ciurzewskiego. Jest to dużo wszystkiego. Są książki. Na przykład nowa książka Leonidasa Donskisa. O Jolanty Donskienie. W języku niderlandzkim dla Biblioteki Pogranicza. Wspaniale. No to brawa dla Gruzińskie z obchodów urodzin Milosza. A mlewos od krów. To właśnie nie ma. To jest mlewek. To jest cięć. Trzeba ostrożnie tutaj dać sobie cięższe. Dziękujemy pięknie. Profesor Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Zajas, Michał Zając i Michał Leszkietkowska byli naszymi gośćmi. Dziękujemy Wam.